Witam was wszystkich serdecznie w drugiej części filmu o Aeroxie, który był naprawiany, tuningowany. Jak widzieliście w pierwszej części, że nie do końca dobrze to było zrobione. Czekam wciąż na kuriera ze sprężynami sprzęgła odśrodkowego, które muszę wymienić na twardsze, ponieważ tutaj, jak widzicie, jest standardowe sprzęgło. Ja to nazywam sprzęgłem ciężkim, moi drodzy. Dlaczego to jest sprzęgło ciężkie? Przede wszystkim zobaczcie, jakie tutaj są w oryginale sprężyny. Dosyć, że te szczęki są naprawdę ciężkie, przez to jeszcze sprężyny są tak miękkie, że o, można to po prostu dwoma palcami bez problemu rozciągnąć. Zobaczcie. Przy takiej konfiguracji sprężyn to sprzęgło będzie się otwierało przy 1000, 1200, 1500 górę obrotów i silnik nigdy nie będzie miał momentu obrotowego, aby wprowadzić układ wydechowy w rezonans, tym bardziej Yasuni, który jest wysokoobrotowym układem wydechowym. No i nie wydobędziemy żadnej mocy przy starcie, ani rozpędzania się tego silnika, pojazdu, no bo to jest nieosiągalne. Dopiero jak odpowiednią prędkość osiągniemy, jak już wcześniej mówiłem w tamtej części, to silnik nabierze odpowiednich obrotów, doładuje ten wydech, ten silnik swoim rezonansem i zacznie działać jak należy. Moi drodzy, teraz taka bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeśli kupujecie sprężyny, jest tam często, gęsto napisane, że te na przykład sprężyny, na przykład o nazwie XYZ, startują od na przykład 3000 obrotów. Tylko pamiętajcie, to są sprężyny sportowe, tuningowe i to odnosi się do sprzęgieł lekkich, do sprzęgieł tuningowych. Pamiętajcie, że sprzęgło tuningowe jest lżejsze o więcej niż nawet połowę od normalnego, standardowego sprzęgła. Jest zbudowane z aluminium, jest bardzo lekkie, bardziej wytrzymałe i co za tym idzie, ma nawet regulacje. W niektórych przypadkach te droższe sprzęgła mają regulacje i są lekkimi sprzęgłami. To nie są sprężyny, które można stosować w takim sprzęgle ciężkim. Sprężyny, które tutaj zamontuję, są to sprężyny firmy Stage 6 i to są bardzo, bardzo, bardzo twarde sprężyny przeznaczone do sprzęgieł stricte takich ciężkich. Jeśli będziecie mieli sprzęgło lekkie, aluminiowe sprzęgło i założycie takie bardzo, bardzo twarde sprężyny, to ten silnik mimo wysokich obrotów i przyłożenia na prędkość zawsze będzie szedł na ślizgu. To sprzęgło się nie otworzy do końca, nie zasprzęgli się i będzie szło na poślizgu, co jest bez sensu, jest stratą paliwa, mocy i tak dalej, i tak dalej. Także podsumowując materiał o tym sprzęgle, pamiętajcie, bardzo twarde sprężyny do ciężkich sprzęgieł, średnie sprężyny do lekkich sprzęgieł. Jeśli macie sprzęgło z regulacją, jest jeszcze lepiej. Moi drodzy, wcześniej powiedziałem już, że te sprężyny, które na przykład stage'owskie są dedykowane do sprzęgieł tych i tych ze stage'a, ale sprężyny stage'a, które ja zamontuję, są dedykowane do silników dwusuwowych i czterosuwowych, do standardowych sprzęgieł, gdzie, przepraszam, że tak zaglądam, ale czekam na tego kuriera i patrzę tutaj w monitor mojego monitoringu, na podgląd, czy on przypadkiem nie przyjeżdża z tymi sprężynami, za co przepraszam. Także jeśli sprężyny te, które namontuję, są stricte dedykowane do takich ciężkich sprzęgieł do silników 2T i 4T. Link do tych sprężyn będziecie mieli albo tutaj na ekranie i jeszcze dodatkowo pod filmem będziecie mogli je kupić. Są to trzy sprężyny, czy trzy sztuki, są naprawdę sprężyny do tych sprzęgieł i robią fajną robotę. Dobra, czekam na tego nieszczęsnego kuriera, moi drodzy, bo chcę skończyć w końcu ten skuter. Klient też chce już zacząć jeździć, ponieważ poprzedni serwis, jak wcześniej mówiłem, wymienił tam mnóstwo rzeczy i okazało się, że i tak z tego nie było efektu. Dobra, jak ten kurier wróci z tymi sprężynami, ja po prostu biorę się dalej za robotę i na pewno wam to pokażę. Tak, doszły sprężyny w końcu, wymieniłem sprężyny na nowe. Powiem wam teraz, nawet tego dwoma palcami nie da się ruszyć, są twarde. Nie są znowu tak mega twarde, ale są twardsze niż zazwyczaj. W porównaniu z tamtymi to naprawdę, tamte to była taka guma, plastelina, taka kupa, o, ja to nazywam. Także sprężynę zostawiłem centralną, czerwoną, żeby nie było wątpliwości, już dostosuję rolki do tej sprężyny. Zamontuję to za chwilę, założę pasek, zobaczymy, jak to się będzie zachowywało.
czy te obroty startu się podwyższą? A podejrzewam, że tak. Ponieważ naprawiłem tutaj rozrusznik elektryczny w tym skuterze, moi drodzy. Próbowałem go uruchomić z rozrusznika elektrycznego, niestety bezskutecznie. Dlatego tego, że akumulator jest po prostu do wyrzucenia. On kręcił tym rozrusznikiem bez obciążenia, ale gdy dostaje obciążenie, to zobaczcie, co się dzieje. Koniec. Ale zobaczcie, co odkryłem jeszcze. Wyłączam stacyjkę. Tu są takie magiczne przełączniki, nie? Zobaczcie. Włączam przełącznik, a teraz wam pokażę przednie światło. Zobaczcie, włączam ten przełącznik, zapala się światło. Na domiar złego, fachowiec, który coś tutaj robił i przełączał, to źle zamontował żarówkę, ponieważ żarówka ma taki specjalny odbłyśnik, który musi być zrobiony w tą stronę, żeby do góry świeciła ta żarówka. Ktoś to włożył odwrotnie. Po prostu totalna niewiedza człowieka, który coś tutaj robił. I nie dziwię się, że ten akumulator nie działa, ponieważ no ten akumulator i układ ładowania nie jest przystosowany do tego, żeby było światło używane z akumulatora, prawda? Więc widzę, że tutaj chyba będzie jeszcze grubsza robota, ponieważ to, co mam w zleceniu, to jest tylko to, że ten skuter jest słaby i nie jedzie, ale okazuje się, że tu jeszcze więcej roboty będziemy mieli, więc znowu koszty pójdą do góry. No niestety, ja widzę, że trzeba będzie chyba naprawić instalację elektryczną. Ale pokażę wam, jak świeci to światło. Zobaczcie. To jest światło krótkie. Zobaczcie tam na ścianę. Widzicie ścianę? Zobaczcie, gdzie to światło świeci. Ja wiem, że jest wysoko ten skuter. Ono powinno na tym podnośniku świecić gdzieś w okolice stolika, a świeci w sufit. Zobaczymy, czy zmiana jeszcze będzie działała. Psia! Zobaczcie, ktoś bezpośrednio podłączył to po prostu od razu do żarówki. To jest jakieś chore. Ja nie wiem, ludzie nie mają... I znowu to muszę powiedzieć, przepraszam, ale ludzie nie mają mózgu, bo... Szkoda słów, naprawdę nie chcę mi się już gadać na ten temat, bo to jest dla mnie naprawdę chore, że ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia, biorą się za takie poważne rzeczy. Przecież można, może dojść do jakiegoś zwarcia, czego nie wykluczam. Nie zaglądałem tam jeszcze, ale na pewno muszę zajrzeć, żeby to poprawić, bo nie mogę oddać takiego skutera, sami wiecie. Bo nie daj Bóg, coś by się stało, ja za to biorę odpowiedzialność, bo ja tego nie sprawdziłem, u mnie był ten skuter, tak? Mimo to pamiętajcie, że w zleceniu jest napisane, że ten skuter ma mieć zrobione to i to, tego nie brałem pod uwagę, ale może się okazać, że klientowi coś by się zapaliło i ja za to odpowiadam. Dlaczego? Ponieważ ja już wiem, że to jest nieprawidłowo, więc powinienem o tym poinformować klienta. To jest usterka dla mnie, to nie jest naprawione, to jest dla mnie usterka, tę usterkę powinienem usunąć i tak muszę zrobić niestety, z tym, że muszę wcześniej skonsultować to z klientem. Do wymiany akumulator jeszcze jest, do zrobienia elektryka, zobaczymy, co tam dalej się z tym dzieje, moi drodzy, masakra. Moi drodzy, udało mi się uruchomić w końcu ten silnik z tego startera elektrycznego, no, ze wspomaganiem tutaj na mojego... powiem prostownika, umówmy się, nie jest to prostownik taki zwykły, ale jest to prostownik tryb do ładowania akumulatorów. Jest w miarę lepiej, tylko tutaj jeszcze jest kwestia tego gaźnika, tak jak podejrzewałem, zobaczmy. Żeby było jasne, silnik wcześniej odpalałem, jest już ciepły, więc zobaczcie, co się dzieje na ciepłym silniku. Silnik już się bardziej zbiera, ma mocniejsze sprężyny, twardsze, więc ma wyższe obroty startu. Już chce rwać, ale coś go jeszcze trzyma. No niestety ten silnik ma za małą dawkę chyba powietrza lub paliwa z tego gaźnika chińskiego, który tam jest. Ja zdemontuję ten filtr i zobaczymy, co się stanie bez filtra, dobra? Wiecie co? Ja już nie mam siły. Naprawdę. Co, ja nie wiem, czy w którą stronę idzie świat. Powiem wam tak. Z tego, co wiem, ten skuter robiła firma,
która jest z naszego miasta. Chwila, bo z tego co? Chyba tak. Link do tego filmu, inaczej, źle powiedziałem, przepraszam. Ten skuter robiła ta sama firma, która sprzed laty naprawiała pewnego skutera Kiwaya, jak z tego co pamiętam. Zresztą zobaczcie sami, link dam wam pod film, albo tutaj gdzieś w górze ekranu wyskoczy, w którymś momencie. Tam też był problem z filtrem powietrza i ogólnie z wszystkim. Także zobaczcie co w filtrze powietrza było. Dzięki. Zobaczcie co było w filtrze powietrza. Ktoś ograniczył sobie dolot powietrza, wkładając sobie do dolotu taką rureczkę. A do 70 trzeba jeszcze wyjąć tą zwężkę, trzeba pamiętać, tak? Masakra. Także widzicie, jak ktoś próbował ograniczyć dostęp, dopływ powietrza, bo podejrzewam, że powietrza za dużo dostawał silnik, a tylko dlatego, że jest za mała dysza w gaźniku. Spróbuję wyjąć to, zamontować z powrotem ten filtr, odpalimy go i zobaczymy, co się dzieje. A ja spróbuję go teraz jeszcze odpalić bez filtra powietrza i zobaczymy, co się stanie. Chociaż wiecie, nie powinno tak się robić, no ale dla testów muszę to zrobić, biorę to na siebie. Zobaczymy, co się będzie działo. Widzieliście, co się stało? Na początku silnik się wkręca, potem spadają obroty i gaśnie. Co jest tego powodem? Powodem jest tego, że jest za mało paliwa i po prostu ta mieszanka, która tam jest, pęd powietrza ją gasi. Po prostu gasi ją, zmuchuje tą, że tak powiem, ten płomień, tak to nazwijmy umownie, tą mieszankę wybuchową. No i za mało powietrza w danym momencie, żeby ten silnik dostał mocy. Więc już mamy podpowiedź, że jest za mała dysza główna. Założę jeszcze filtr i zobaczymy, czy będzie ten problem się utrzymywał, ale musicie pamiętać o jednym, że jeśli montujemy 70, to ta zwężka musi być wyjęta, ja to powtarzam, ten filtr też jest jakiejś marnej jakości, bo to wszystko tak lata, ale na razie z tą zwężką to zamontuję, zobaczymy, co będzie się działo. Za chwilę. Okay, zamontowałem ten filtr, zostawiając tą fabryczną zwężkę w tym filtrze, wyjmując ten patent ograniczenia powietrza, nie wiem, jak może 70 oddychać przez taką małą dziurę, ale dobra. Proponuję temu, który to zrobił, wsadzić to do gęby i przelecieć się 500 metrów, czy da radę polecieć i oddychać przez to, czy będzie miał siłę. Dobra, próbujemy. Jest już jakby lepiej, ale to nie jest to, silnik przerywa, jakby gasła mu ta mieszanka, ta mieszanka wybuchowa w komorze sprężania, spalania tam. Także jeszcze tego paliwa jest za mało. Dobra, ja spróbuję ten gaźnik zdemontować, zobaczę, ja w ogóle ten gaźnik muszę wymienić, bo on jest daremny. Ale zobaczymy z ciekawości, jaka tam jest zastosowana dysza. Sprawdźmy tą dyszę, zróbmy to razem. Mam tutaj już ten gaźnik. Powiem wam, że ta praca nie jest lekka. Gaźnik nóweczka. Rzeczywiście. Ale powiem wam, na tej dyszy nie ma nawet żadnego oznaczenia. Ja pierdziu. Powiem wam, jest szok, nie? Dobra. Wykręcę tą dyszę.
Mam kalibrator do dysz, moi drodzy. Spróbuję zmierzyć, jaka tam jest dysza. Trochę mi się rozsypał, ja wam to spróbuję pokazać. Sorry, kurczę, ten statyw mam taki. Telefonem dzisiaj nagrywam, sorry, ale nie zabrałem kamery, a chcę dokończyć ten odcinek, bo naprawdę mam mnóstwo pracy. A jak już zacząłem, to chcę wam, moi drodzy, pokazać co i jak. I potwierdzić po raz kolejny, dlaczego ja krytykuję inne serwisy. Jeśli ktoś czegoś nie potrafi zrobić, moim zdaniem nie powinien tego robić, a jeśli mu się wydaje, że to umie robić, no to niech może się gdzieś nauczy, nie wiem. Dobra, mam odpowiednią szpilkę, która tu wchodzi na styk. Chciałbym wziąć suwmiarkę, ale nie mam jej tu. Mam, już idę po suwmiarkę elektroniczną, zaraz to sprawdzimy. Moi drodzy, no dużo się nie pomyliłem, nie? Mam okulary, jestem ślepy, ale mam oko. Zobaczcie, suwmiarka ma 0. Dobra, tam 0 mamy. Mamy 0. Mierzymy, żeby nie było, że ja oszukuję. 0,65. Ja wiem, że to jest lustrzane odbicie. 0,65 mm, więc dyszę mamy 65. To jest standardowa dysza do 50, więc ta 70 nie miała prawa na tym jechać. Co najmniej tu musimy mieć 75 dyszę z wyjętą zwężką tego filtra. Ale teraz bardzo, bardzo kolejna ważna rzecz. Ta dysza 75, którą ja zawsze montuję, jest bardzo dobrze. Odnosi się do filtra oryginalnego z tej Yamahy. Tutaj jest filtr jakiś akcesoryjny, już zamienny. Więc nie wiem, czy my tam nie będziemy musieli mieszać tymi dyszami i próbować regulować tego gaźnika. Spróbuję w tym odcinku wam powiedzieć, na czym polega ta regulacja gaźnika, bo wszyscy myślą, że regulacja gaźnika polega na... Już mówię. Schowam sobie te narzędzia. Wszyscy myślą, że regulacja gaźnika polega na kręceniu tylko tą śrubą tu ze składu mieszanki. Między innymi tak, ale to nie do końca tak jest. Regulacja głównie opiera się na wymianie tych dysz. Dyszy wolnych obrotów i dyszy głównej. Najważniejsza jest dysza główna, moi drodzy. Jeśli ona jest za mała, motor nie pojedzie, nie będzie miał wydajności, bo z czegoś tą moc musimy wydobyć, tak? Poza tym ten gaźnik, dla mnie ten gaźnik nie nadaje się do niczego, tylko na śmietnik. Ja go oddam klientowi po prostu. Kręcę tą dyszę z powrotem. Zatem jak widzicie, moje przeczucie mnie nie myliło. Tutaj jest serwis, był serwis, przepraszam, żebyście tego źle nie odebrali, że mówię o sobie. Tutaj montował w tym motorowerze serwis gaźnik, serwis, który nie ma żadnego doświadczenia. Ja jestem przekonany tego 1000%. I proszę was, nie piszcie mi, że ja zachowuję się, jakbym pozjadał wszystkie rozumy. Ja tylko potwierdzam to, że no komuś brakło jakiegoś doświadczenia, nie wie czegoś, nie potrafi, nie wiem, no. Po prostu nie ma wyobraźni. No, trzeba zasięgnąć jakiejkolwiek, że tak powiem, wiedzy. No, słuchajcie, no, internet grzmi od takich rzeczy, naprawdę. Znaczy, ja się nie spotkałem, ja nie czytam forów, nie czytam, bo jak kiedyś zacząłem czytać, powiem wam, mamy 2023 rok już dzisiaj. Ten film trwa rok, bo koniec roku zacząłem nagrywać, a teraz na początku stycznia go muszę skończyć. Mamy 2023, ja jakieś 10 lat temu czytałem fora i próbowałem brać w tym udział, ale u nas w kraju wygląda to tak, że Polak jest bardzo takim, chce być mądrym człowiekiem, przemądrzałym. Ktoś na pewno zarzuci mnie to, że ja też się robię przemądrzały, ale ja wiem, co mówię, bo znam się na tym, co robię i robię to bardzo dobrze, naprawdę. Aczkolwiek nie wykluczam, że zdarzają mi się jakieś pomyłki, bo jestem tylko człowiekiem, prawda? Więc to jest normalne. Każdy się potrafi pomylić, ale to nie jest pomyłka, to jest niewiedza. A niewiedza więcej kosztuje niż pomyłka, bo ktoś, kto się pomyli, to może pomylić się, nie wiem, z dyszą o jakieś tam, ale jeśli widzę, że ten pojazd po prostu nie ma mocy, nie jedzie, nie rozpędza się tak, jak on powinien pracować, a klient, który ma ten motorower, wie, jak to powinno jeździć z moich filmów, no to sorry, ale ktoś tutaj nie wie co robi. Coś robi, ale nie wie co. Więc zacząłem kiedyś czytać te fora i jak zacząłem dawać dobre rady, no to ludzie mnie wyśmiewali, bo wiedzieli lepiej. Małolaty, 15, 12, 14, 17-latkowie, ja przepraszam za takie określenie,
wiedzieli lepiej ode mnie. Ja żywe fakty potwierdzam, podpierając się moimi filmami, które publikowałem, żeby to zobaczyli na własne oczy, to stwierdzili, że ja kłamię, bo ja coś robię poza planem filmowym. Tego się nie da okłamać, moi drodzy, bo sami wiecie, ci, którzy już wiedzą na ten temat sporo, tuningu dwusuwowych silników chociażby, a to jest dosyć taka bardzo, dosyć taka drażliwy i delikatny temat, bo potuningować dwusuwa to trzeba też umieć i żeby go po prostu nie zarżnąć, nie zacząć. Więc trzeba wiedzieć, co się robi. To wiecie sami, że to niestety tu trzeba co do milimetra mieć wycyrklowane, wymierzone i dobrana dysza musi być bardzo prawidłowo, żeby to prawidłowo działało. Więc przestałem czytać fora, nie wiem, czy te fora teraz, w tych czasach są już jakieś, że tak powiem, lepiej zaopatrzone w wiedzę. Ale powinny być jakieś, to chociażby zagraniczne fora, bo nigdy się nie spotkałem na zagranicznych forach, które też czytałem, żeby były jakieś bzdury pisane i tam na pewno trochę lepiej to wygląda, że tak powiem, od sprawy technicznej niż u nas w kraju. No ale niestety, taki mamy klimat, nie? Dobra. Dość tego gadania. Ja już zamówiłem ten gaźnik, więc jak tylko gaźnik przyjdzie do mnie, to już nie będzie dzisiaj, ale może dzisiaj, to kontynuujemy dalej tą naprawę i zobaczymy, jak to będzie na nowym gaźniku. Od razu wkręcimy dyszę 75, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo to jest to, co zamontuję, to jest zamiennik gaźnika oryginalnego do tej Yamahy, ale to jest gaźnik naprawdę dobrej klasy. Dobra. To by było na razie na tyle. Reszta za chwilę. A się zrymowało, nie? Ble, 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 ble. Ale jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego gaźnika nieszczęsnego za 60 zł z Allegro chyba. Zobaczcie. Co się stało z tą uszczelką. Z taniego gaźnika, ona już tutaj teraz przestała pasować. Guma nie jest gumą odporną na, że tak powiem, na wszelkie paliwa, oleje i smarowidła. No bo po prostu ją to niszczy, to jest taka jakość, jak widzicie, nijaka, jakość nijaka, gówniana, tak można powiedzieć. Nawet ja nie sprzedaję tych gaźników, jeśli mam te gaźniki, to z całkiem innego źródła i uszczelki są o niebo lepsze, papierowe, które lepiej wytrzymują. Serio. Na razie. Moi drodzy, wszystko się wyjaśniło. Ten skuter, ja nie zwróciłem na to uwagi, po prostu, bo zająłem się tą pracą i nie zwróciłem uwagi, coraz mniej z tych skuterów, znaczy coraz mniej biorę tych skuterów na naprawy, ale no, jak mnie już proszą, to biorę. Ten skuter nie ma elektrycznego ssania w oryginale, tylko ręczne, a cały układ ręcznego ssania po prostu jest wymontowany. No i ten głąb, który po prostu, przepraszam, że tak mówię, ale ja to tak nazywam, montował to ssanie, ten gaźnik chiński, nie podłączając nawet ssania, bo tam nie ma wtyczki tego ssania. To można zrobić, bo to jest bardzo fajna sprawa, można to zrobić. Ja teraz pokażę gaźnik, który powinien być tu zamontowany. Delorto PHBN, dobrze mówię? PHBN, dokładnie. Delorto PHBN, 17,5 mm. I jeśli chcecie tuningować swój skuter, to używajcie wyłącznie tych gaźników albo zamienników tego gaźnika, to jest firma Tech na przykład, która robi takie same gaźniki, tylko tańsze, bardzo dobrej jakości. Powiem wam dlaczego. Moi drodzy, zobaczcie, ten gaźnik ma, jak większość gaźników, trzy dysze. Raz, dwa i trzy. Dysza główna, dysza wolnych obrotów biegu jałowego i dysza ssania. Słuchajcie, ten gaźnik ma takie możliwości, o których nawet sobie nie zdajecie sprawy. Każdą z tych dysz możecie wymienić na większą lub mniejszą. Macie możliwość regulacji w górę, w dół, także rozmiarami dysz. Także zobaczcie, ile można z takiego gaźnika wyciągnąć. Ssanie za dużo nam daje? Dajemy mniejszą dyszę. Za mało nam podaje ssanie? Dajemy większą. Tutaj tego już nie zrobicie. Tutaj tego już nie zrobicie. Także, moi drodzy, tyle mogę powiedzieć. Dysza wolnych obrotów za mała, no to możemy sobie ją wymienić na większą. Do tych gaźników nie ma tych dysz już zamiennych większych. Do tych gaźników nie ma dysz wymiennych wolnych obrotów. Pamiętajcie, nie ma, szukałem. Biorę dużo części z WM Motor i tam jest naprawdę dużo, dużo części, naprawdę bardzo małe detale, ale dysz tam nie ma.
Chyba, że wy gdzieś macie dostęp, to bardzo proszę o cynk. Dysza wolnych obrotów, wiadomo, tam jest wszędzie wymienna, ale najważniejsze, że te dwie dysze są, a trzecia również jest ważna, bo można też sobie nią regulować, także takie dysze są dostępne, moi drodzy, do regulacji ssania. Zobaczcie, można je kupić, różne rozmiary. I tam jest pole do popisu takim gaźnikiem, dlatego na takim gaźniku taki skuter sobie tak śmiga na 50, że głowa boli. Każdy się dziwi, 50? Dlaczego to ci tak leci? No wiecie, oryginalne sprzęgło, napęd nieruszany, musi. Ci, którzy mają fabryczny taki skuter, wiedzą po odblokowaniu, jak on zapiernicza. Dobra. Wiecie co? Tu już jest dysza 75. Nie, 7.0. Przepraszam, 7.5. Ja ten gaźnik na próby wsadzę dla was, zobaczymy, co się z nim dzieje, co? Zobaczymy, jak ten motor będzie chodził, ok? Montuję gaźnik, sprawdzimy, co się stanie. Zamontowałem ten gaźnik. Chodźcie, ja wam pokażę, co tam teraz jest zrobione. Nie śmiejcie się, bo to jest testowy prototyp, ale już odpalałem ten silnik i powiem wam, jest progres. Chodźcie, zobaczcie. Ustawię wam kamerę, abyście mogli sobie zobaczyć. Nie wiem, czy to widać. Nie, kurczę, chyba nie widać. Widać gaźnik tutaj, bo ja nie widzę. O, widać. Zobaczcie, widzicie, jak gaźnik jest założony? Odwrócę sobie kamerę. O, zobaczcie. No niestety nie mam tutaj tej ogietki, mam to gdzieś, tylko muszę zamontować. Będę ciągnął linkę gazu, aby zaobserwujcie, co się dzieje ze skuterem. Patrzcie na tylne koło. No i coś z tego wywnioskujecie. Ten silnik jeszcze jest teraz taki nie do końca gorący, ale... Zobaczcie teraz, ile zależy od jakości gaźnika. Mamy włoskie Delorto założone. Bardzo dobry klasy gaźnik. Tylko włożyłem gaźnik bez filtra. Ten silnik jeszcze się dusi, bo ma za dużo powietrza, ale to już jest dobre takie za dużo powietrza, bo zakładając filtr ze zwężką, stosunek tego ciągu powietrza, tej masy powietrza się wyrówna i będzie bardzo fajnie pracował. Jakbym założył teraz ten filtr powietrza na ten gaźnik i nie wiem, czy tego gaźnika chyba tutaj nie zostawię, moi drodzy, bo bardzo fajnie pracuję na nim. Już się coś dzieje. Już się coś dzieje. I nawet jakbyście tam 200 dyszę do tego chińskiego włożyli, to on by tak nie pracował. Naprawdę, uwierzcie mi, widzicie sami, że dobrej klasy części zamontowane naprawdę. Albo, słuchajcie, żeby było jasne, są gaźniki chińskie, lepiej wykonane, ale one kosztują... 180-250 zł. To są gaźniki klasy A, naprawdę dobrej klasy. Można na tym jechać. Wszystkie takie... No wyobraźcie sobie, co, jak jest wykonany gaźnik, który kosztuje na przykład... Kurde, wiecie co? Sprawdźmy to, dobra? Sprawdźmy to. Ja tylko... Zaraz wam pokażę. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam się pokaże na... Aledrogo.pl. Obniżę kamerę. Ja jestem ciekaw, ja chcę wam pokazać po prostu, bo naprawdę piszemy sobie gaźnik 2. A może nie taki, no to zróbmy, że cena najniższa. O! Zobaczcie, to jest taki gaźnik identyczny. Identyczny gaźnik, dzień dobry, jestem ten sam, tu mój brat. Głupek jestem dzisiaj, nie? A zobaczcie, ten gaźnik kosztuje 70 zł. Teraz kamera na mnie. I bądźmy szczerzy. Co, z czego i jak wykonany jest produkt, który kosztuje 70 zł w sprzedaży detalicznej? I czy da się go użytkować normalnie? Dla mnie nie. Nie wiem, z czego jest zrobiony, czy wszystkie kanały są drożne, czy one mają odpowiednią średnicę, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Gaźnik to jest serce silnika, taka
taka pompa silnika, która dozuje mu tą krew, żeby ten silnik żył. I to musi być bardzo precyzyjnie wymierzone, moi drodzy. Jeśli jakikolwiek kanał jest za mały w stosunku do innego kanału, już są niezgodności, przepływy powietrza się nie zgadzają, dysze nie są tak wydajne, jak powinny, to ma wielki, wielki wpływ. Więc mnóstwo ludzi łasi się na takie rzeczy i myśli, że z tego zrobi Bóg wie co, moi drodzy. Więc nie zalecam, nie polecam. No nie, powinienem zakryć tamtą aukcję sprzedawcy, ale mi nie chodzi o sprzedawcę, mi chodzi o sam produkt. Widzieliście, że to był gaźnik kupiony na aukcji Allegro i jest do czego? Do dupy, do niczego, do czarnej dziury. Jak to sobie nazwijcie, wiecie, tak sobie to nazwijcie. Myślę, że przyznacie mi rację, co? Bo powiem wam szczerze, ja jestem tego zdania, że dość zalewania naszego, że może nie, naszego rynku gównem, bo ile można kupować gówno, nie? Ale są osoby, które kupują to gówno, sprzedają dalej, montują i... Zresztą przykład wam dałem. Gaźnik Delorto, gaźnik Made in China. Ja mówię, nawet bym tam 75 wyłożył, ten gaźnik tak nie będzie pracował jak ten. Tak to zrobimy. Tak to zrobimy. Chyba zostawię ten gaźnik, bo ten jest dobry, muszę go zostawić. Skompletuję resztę tych rzeczy do regulacji linek, doreguluję skład mieszanki, założę filtr powietrza, zobaczymy jak to będzie pracowało. Także no, powiem wam szczerze, jest katastrofa. Powiem wam, no jest katastrofa. Ktoś prowadzi serwis, nie mając dostępu do części, no ja wiem, no ten gaźnik Delorto, ile on może kosztować na Allegro, zaraz sprawdzimy. Ja tutaj wpiszę i wam pokażę, bo jestem ciekaw. Zobaczcie, Delorto PHBN i tak go ktoś tanio sprzedaje, on kosztuje 238 zł, ale i tak jest okrojony, bo już nie ma tych wlotów na ciecz chłodzącą, żeby podgrzewać gaźnik, zobaczcie, to jest ten sam gaźnik, tylko to jest sanie ręczne, takie na wyciąganie, tuningowe, zobaczcie, a ja mam na linkę. Wszystko opisane, ładnie, pięknie. Made in Italy. To jest gaźnik do tego modelu, moi drodzy. Tak to powinno wyglądać. Więc widzicie, że tu nawet cena nie jest za wysoka. Po prostu chyba jakaś hurtownia to sprzedaje i dlatego jest taka cena. Więc jak widzicie... Są rzeczy też, można kupić tanio, niektóre i zamontować i będzie działało, a nie jakiś taki dziwny chłam, który tam jest, no. Porażka totalna, dobra. Ja się biorę za kompletowanie tego, bo naprawdę dużo czasu tracę na tłumaczenie wam tego, a dla mnie czas jest bardzo cenny, mam naprawdę dużo, dużo pracy, mam mnóstwo pracy. Ja nie wiem jak się wyrobię, ale postaram się, no. Przyjdzie wiosna, nie będzie filmów, moi drodzy, nie będzie filmów, bo jestem sam. Więc nie będę miał czasu na to. Już mam, że tak powiem, zaległości i to dosyć spore. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, biorę się za kończenie, wykańczanie, kończenie tego Aeroxa. Dobra, patrzcie i uczcie się. To mówią, wiecznie żyć nie będę. Zaobserwujcie jak teraz ten skuter... Ja nawet nie regulowałem dosłownie gaźnika, moi drodzy. Ale zobaczcie, co się dzieje teraz. Podchodzę tu, żeby podnieść kamerę. Wiecie co? Przepraszam. Telefonem filmuję.
widzieliście teraz, co się stało z tym silnikiem. Ja powiedziałem, że ten silnik ma wyskoczyć z ramy. On chce wyskoczyć z ramy. On chce po prostu tym podnośnikiem wyjechać teraz. Taką ma moc. Tylko ja się obawiam jednego. Nie wiem, kto montował ten zestaw cylindra tutaj i w jakim jest stanie wał. Ja muszę skonsultować z klientem, czy to po prostu sprawdzić, bo to są koszty. Ja to muszę rozebrać. Jak ja to rozbiorę, to są naprawdę kolejne koszty, bo to jest rozebranie silnika. No i boję się, że ten silnik przejedzie jakąś ilość kilometrów i przy tym, że on teraz będzie pracował prawidłowo, będzie mógł się rozlecieć po prostu, bo dostaje po konkretnej mocy. Jak widzieliście, jest ogień totalny, nie? Mówiłem, że on powinien być taki ogień, że powinien wyrywać podnośnik i wyrywa podnośnik, więc jest... Udało się zrobić to, co zamierzałem zrobić. I to, moi drodzy, dosyć pracy nas to kosztowało. Musiałem wymienić sprężynę na sprzęgle, musiałem to sprzęgło wyczyścić, musiałem nasmarować korektor, wymienić gaźnik, doregulować ten gaźnik. Ja jeszcze końcowe regulacje będę przeprowadzał. Przede wszystkim to ja muszę teraz złożyć ten skuter w całość i się na nim przejechać. Zobaczyć, jak wygląda to na drodze, bo teraz jest wszystko fajnie, a zobaczymy, co będzie się działo na wyższym pułapie obrotów, czy nie będzie brakowało tego paliwa jeszcze, bo może się okazać, że ta dysza 75 w tym momencie dla tego wydechu i tego zestawu cylindra będzie za mała jeszcze. Teraz mamy wszystko bardzo ładnie, silnik pracuje prawidłowo, równo, ma wolne obroty, oczywiście można je obniżyć troszeczkę. Widzicie, taki powinien być efekt każdego tuningu. Nie chciałbym tu nadużywać słowa tuning, bo to nie jest tuning, moi drodzy. To jest jakieś tam podniesienie mocy. Wiejski tuning się u nas to nazywa. Więc tak, jakbym to tak nazwał, no... Wał jest standard na pewno, bo widzę po wale korbowym. Dobra, jeszcze co bym musiał zrobić? Wyregulować napęd, no ale tak mówię, muszę się na tym przejechać. Wtedy będę wiedział. Ja się na tym przejadę. Nie wiem, czy ja tutaj kamerę będę umiał zamontować. Ale postarać się to zamontować kamerę i na GPS-ie zmierzyć tą prędkość, przyspieszenie mniej więcej, żeby było wiadomo. No jest potencjał, powiem wam, jest ogień. Boję się, że tu się teraz coś rozpadnie w silniku, no ale... ale trudno, no taki mój zawód, nie? Dobra, to ja się biorę za... wsadzę tylko ten kufer. Przejadę się na tym, zobaczę, co się będzie działo. A, dobra, słuchajcie. Jadę na... próbną jazdę, zobaczymy, jak to chodzi. Zobaczymy, patrzcie, obserwujcie licznik prędkości, mierzymy z GPS-a, zobaczymy, jak to poleci. Muszę się trzymać jedną ręką, bo gdzieś mi się mój statyw na telefon zapodział, żeby sobie go przykleić do licznika na przystawkę, ale zobaczymy. Dobra, palimy, lecimy.
Słuchajcie, jest ogień niesamowity. Jak widzieliście na GPS, on tam ponad 70 leciał, ale teraz nie wiem, czy GPS coś oszukuje, bo on mi na początku świrował, pokazywał tam 14 km na godzinę, jak stałem w miejscu, zanim zacząłem nagrywać. To jest program bezpłatny, więc myślę, że może tam jakieś przekłamania. Licznikowe 100 i jeszcze by ciągnął. Powiem wam, stówę... Nie leciało to stówę, bo to nie mogło być 100 na godzinę, ale naprawdę powiem wam, jest taki power, prędkość jest niesamowita. Napędu nie będę ruszał, bo nie ma sensu, idzie to niesamowicie. Boję się tylko ten silnik, czy tam się coś nie stanie, ale to skonsultuję z klientem, ale no... Na razie nie ma symptomów, powiem wam. Silnik chodzi cicho, wszystko jest ok. Myślę, że tak zostawię, no zobaczymy. Pojeżdżę nim jeszcze chwilę i sprawdzę. A w międzyczasie i tak muszę naprawić tą elektrykę, więc moi drodzy, będę się za chwilę brał za telefon, będę dzwonił do klienta, żeby mu przedstawić sytuację, że jeszcze elektryka jest do wymiany, do naprawy, przepraszam, i światła z przodu, bo nie ma świateł w ogóle, więc zobaczymy, co tam się dzieje. Tak, moi drodzy, światło naprawiłem, troszeczkę było namieszane z instalacją elektryczną, ale dałem radę, wszystko już działa. Przełącznik zmiany świateł działa, żarówkę odwróciłem w odpowiedni, że tak powiem, tryb, którym ona powinna pracować. Podłączyłem odpowiednio przewody, bo to było tak zmieszane, że głowa boli. Nie wiem, kto na to wpada, ale już pomijam ten temat. Motor ogólnie odpala, fajnie jeździ. No powiem, tak jak mówiłem na w początku, super maszyna, naprawdę godna polecenia. Moi drodzy, jeśli podoba wam się film, oczywiście proszę łapkę w górę. Zachęcam do komentarzy. I to chyba by było wszystko. No. Nie będę komentował niektórych komentarzy pod filmem, bo dla mnie to jakiś taki mały śmiech na sali. Ale wiadomo, trzeba coś napisać, prawda? No. Fajnie, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, jest zima. No, zima, styczeń jest, ale jest dosyć cieplutko, także... już widziałem motocyklistów, którzy jeździli na motocyklach bardzo sporo na drogach, więc kurczę, pogoda... Wiecie, jak jest 19 stopni w styczniu, no to jest bardzo fajnie. Moi drodzy, dość tego gadania. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dzięki za subskrypcję. Zachęcam do naciskania dzwoneczka. Oczywiście subskrybuj mój kanał. Jeśli chcesz więcej, to zapraszam Cię, jak wcześniej powiedziałem, do subskrypcji. Zahaczcie dzwoneczek, będziecie powiadamiani na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Lewa w górę i trzymajcie się ciepło. Myślę, że niebawem jakiś kolejny film się pojawi.